tych osób, którzy teraz poszli na casting, to radzę, żeby się nie wstydzili i żeby próbowali. Uważam, że to jest bardzo miła forma spędzania czasu. Dzieci się rozwijają, jest bardzo miło i przyjemnie, towarzyska atmosfera. Na jednej z gwiazd, tam gdzie mieszka święty spokój, znam kilka miejsc, bez obłoków kraj. Zabierz mnie tam, choćby tylko raz do roku. Znajdź jakiś czar, chcę polecieć tam. Gdy chmurny i ponury czas, gdy kropi deszcz i pogoda wsia, to wtedy zamykam oczy, w górę gnam do gwiazd. Fajna impreza. Bardzo fajne, dobrze, że wujek Adam ją wspiera, także bardzo się cieszę, że taka impreza jest, bo naprawdę wiele ludzi może siebie sprawdzić. Denerwował się pan przed występem siostrzenicy, w trakcie, jak to było, jak te emocje? Nie denerwowałem się zupełnie, byłem pewien, że pójdzie bardzo dobrze, jestem dumny za niej, ona bardzo dobrze potrafi śpiewać i wypadła znakomicie. Jak przychodzę ze szkoły, odrobiam lekcję, nie siadam przed komputerem, tylko od razu biegnę na zajęcia. Bardzo dobrze się bawię, to jest zdecydowanie dużo lepsze niż komputer czy telewizja. Rozwija przede wszystkim. Zapadam się, a za mną reszta dnia. Zapadam się, a potem znów wdrapuję się. Dorotą pracuje, ma wielki talent, jest bardzo miła atmosfera, pokazuje nam prawidłową postawę, emisję głosu i daje nam po prostu szansę na sławę, rozwinięcie swoich talentów. Myśli pani, że tutaj w Halinowie taka inicjatywa jest potrzebna? Bardzo potrzebna, bo do tej pory te dzieci nie miały żadnych tutaj w sumie takich zajęć pozalekcyjnych wiele. Jest Dom Kultury, ale tam myślę, że bardziej dla takich starszych było młodzieży więcej takich zajęć. A tutaj ekstra potem mamy na wszelkie jakieś, prawda, uroczystości czy pikniki, swój zespół. Już nie musimy kogoś zapraszać. Jaki bardzo fajny dodatek.